Dzisiaj na kanapie swojego rodzaju ewenement polskiej sceny muzycznej. Jego zespół, niepromowany przez żaden koncern muzyczny, jest znany chyba każdemu Polakowi. W pożyciu małżeńskim już prawie 30 lat Krzysztof Myszkowski, Stare Dobre Małżeństwo. Witam cię serdecznie. Witam, dobry wieczór. Który to już raz w Stanach Zjednoczonych? Dziewiąty, ja jestem. Dziewiąty, ale była duża przerwa teraz, 6 lat. Tak, tak. Nie spodziewałem się w ogóle, że tutaj wrócę, ale... No nie żartuj. Przy takim tłumie ludzi, którzy wyczekują was, nie spodziewałeś się powrotu? No cieszę się, że wróciłem. No, myślę, że będzie to dobra okazja, żeby się przypomnieć i popowiadać co nowego. No i chyba w przeciągu 6 lat mnóstwo nowego materiału. Tak, i materiału, i pewnych zmian również tak zwanych strukturalnych. Jak to w życiu... Jak to w małżeństwie bywa. Jak to w małżeństwie, czy w rodzinie. Jak zwał, tak zwał. W każdym razie chodzi o to, żeby cały czas opowiadać o sobie na miarę czasów. Jak to mówię na ostatniej płycie, wszystko ma swój czas, miejsce i rolę do spełnienia. I tego się trzymam, staram się opowiadać o tym, co ważne dla mnie. Łatwo przyszło zaadaptować się z nowym składem? Czy oni się łatwo wdrożyli w tę, prawda, prawie 30-letnią historię zespołu? Łatwo, bo basista jest ten sam, czyli Roman Ziobro. Znamy się jak łyse konie od lat i praktycznie gramy na wyczucie. Także nie mam z tym najmniejszego problemu. Natomiast nowy człowiek, gitarzysta, bardzo sprawny. Przez lata grał u Małgosi Ostrowskiej, więc trochę młodszy od nas. Świetno, to jest dobra formuła, bo trio jest piękną formą do muzykowania przy gęstych, trudnych dosyć tekstach poetyckich. Także te słowa świetnie słychać i myślę, że to o to chodzi. Zazwyczaj był kwartet, jeśli dobrze pamiętam. Tak, tak. Teraz jest trio, a bywały czasy, że było was 6 osób. Były eksperymenty takie właśnie... Jak orkiestra prawie. Polifoniczne, tak, tak. Ale myślę, że to nie było najmądrzejsze może za bardzo. A teraz to jest chyba tak, jak trzeba, bo jest dużo miejsca na słowa i na to, co się czai między słowami, czyli na piękno. Czyli dla tej formuły trio jest the best. Tak mi się wydaje. Krzysztof, zdradź nam, jak to było na samym początku, kiedy jeszcze nie wiedziałeś, że twoje życie będzie tak związane z muzyką. Co ty studiowałeś? Studiowałem pedagogikę kulturalno-światową w Poznaniu na Uniwerku. Czyli nagle gdzieś ta muzyka wkroczyła i objęła twoje życie tak, zupełnie. Tak. Ja nie planowałem bycia muzykiem. To się stało samo, widocznie tak miało być i jest. Także nie. Ale to, żeście na początku przygrywali gdzieś przy ognisku, na wyjazdach, w Bieszczady. Jak to było? W akademiku bardziej. W akademiku. Tak, tak, w akademiku. Tam się poznałem z Andrzejem Sidorowiczem, znałem go ze szkoły, ale na tej płaszczyźnie muzycznej się skojarzyliśmy i zresztą stąd nazwa też między innymi się pojawiła. No i akademik, potem wspólne wyjazdy, festiwale. No, wiele takich było karier, nazwijmy to, takich początków, takich rozwinięć i puent, czyli wszystko jest tak, jak trzeba, jak w życiu. Ale od początku była poezja śpiewana, prawda? Tak, tak, bo mnie przede wszystkim inspiruje słowo i nawet płytę nazwałem Mówi Mądrość, ponieważ wkoło dużo jest bełkotu i słowotoku, a ja trzymam się tych słów mądrych i ważkich, i ważnych. I pięknie potrafisz, prawda, przystroić słowa wspaniałą muzyką. I za to, i za to, i za to wszyscy was kochają. Kiedy był ten moment, w którym ty zrozumiałeś, że ten projekt Stare Dobre Małżeństwo to jest projekt twojego życia? Nie zastanawiałem się. Ja się ostatnio złapałem tylko na tym, że praktycznie nie posługuję się swoim nazwiskiem, bo gdybym się pewnie posługiwał swoim nazwiskiem, nie miałbym problemów w życiu. Mówię w branży muzycznej, natomiast... A jakie problemy masz w branży? Z tożsamością, znaczy w sensie z postrzeganiem mnie jako mnie. Oczywiście ja z tym nie mam problemów, ludzie miewają. Natomiast nazwa tak przylgnęła do mnie i bardziej mówię niż nazwisko, że jest to tożsame. Ja się nie muszę posługiwać nazwiskiem, ja się nawet nie przestałem na koncercie, bo tak się czuję zżyty z nazwą i z ideą zespołu. Jak wygląda sytuacja z tym wielkim, nabuchanym, prawda, medialnym światem, który was omija
jak się da tylko, bo rzadko gdzieś o was coś słychać. Koncerny płytowe specjalnie nie wydają pieniędzy na promocję was. Wy jesteście bardziej koncertowi. Czy są jakieś propozycje od dużych koncernów, żeby coś zrobić inaczej? I ty się od tego trochę ustrzegasz? Po kolei, tak. Świat medialny mnie nie interesuje. Tutaj jestem i przepraszam, muszę się wciąć. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że zgodziłeś się na rozmowę, bo wiem, że stronisz od mediów. Tak. Także ci bardzo dziękuję. No, ja unikam mediów, media unikają mnie i jest wszystko w porządku. Taka konwencja i formuła. Natomiast duży koncern nas wydaje, tyle tylko, że wyłącznie wydaje, bo skoro nie ma nas w mediach, to nie ma żadnych nakładów na promocję i rzeczywiście rozwiązanie, by grać koncerty i robić tak najczęściej i jak najrzetelniej, jest chyba jedyną sensowną drogą bytowania tego zespołu i mnie również. Także, ale mnie to odpowiada, ja się nie żalę. Ja się cieszę, że tak jest, jak jest, bo dzięki temu mogę być sobą rzeczywiście i w tych publicznych wystąpieniach jestem w swoim naturalnym środowisku. I dlatego między innymi nie ma mnie w mediach, bo ja się w mediach nie czuję jako w swoim naturalnym. Tym bardziej ci dziękujemy, że zgodziłeś się na krótką rozmowę. Przygotowując się do programu i chcąc zapowiedzieć wasze koncerty przez stronę Nowego Dziennika, przez naszą stronę facebookową i w gazecie, ale przede wszystkim przez te nowe media, szukałem jakiegoś klipu, żeby zapowiedzieć was. I natrafiłem na mnóstwo, ale to mnóstwo filmów, które robią ludzie z telefonów, z jakichś kamerek, prawda? Ale klipu nie ma, może jakiś gdzieś tam stary. I rozumiem, że to jest na tej nowej płycie wspaniałej. Jest jakiś taki klip, rozmowa, tak. Który jest może jednym z niewielu, które można znaleźć. Czy to świadoma decyzja, że nie chcecie zrobić nic takiego profesjonalnie, jakiegoś teledysku, że tak to nazwę? Na pewno nie już, lubisz tej nazwy. Już mówię, znaczy jestem w wieku, w którym raczej się nie pokazuje, tylko raczej się wypowiada. To jest taki film, w którym mówię rzeczy, które są dla mnie ważne i bardziej chodzi mi o przekaz, również na obrazie, niż wyginanie ciała w jakichś warunkach. No nie podejrzewałbym cię, żebyś tańczył makarenę albo kaczuchy, ale... Wygłupiam się. W każdym razie chodzi o to, żeby cały czas mówić to, co ważne. Ja staram się to robić, bez względu na to, czy to jest z obrazem, czy bez, no staram się mówić to, co ważne, ważkie i mądre. Poezja jest podstawą waszego, twojego repertuaru i tutaj się opierasz, pozwoli, że wezmę ściągę. Edward Stachura, Adam Ziemianin, Józef Baran, Bolesław Leśmian, Jan Rybowicz, Bogdan Lebel. Który z nich jest najbliższy sercu? Obecnie Rybowicz. I to jest tutaj właśnie? Tu jest Rybowicz, jest Bogdan Lebel, którego państwo możecie kojarzyć z Breakoutami, z Tadeuszem Nalepą, czyli z klasyką polskiego bluesa. Pana Bogdana poznałem niedawno, zaprzyjaźniliśmy się i czerpię z jego mądrości, jak już rzekłem. Natomiast Rybowicz jest mi najbliższy mentalnie, traktuję go jako brata bliźniaka w sztuce. To jest poeta, z którym związałem swój los obecnie, mogąc mówić jasno, czytelnie i dobitnie o sprawach, które mnie dotyczą. Sprawy te operują w obrębie wartości podstawowych, czyli tych, których obecnie w szalenie relatywnym świecie brakuje. Tak najogólniej mówiąc. Także zmagam się z tym oczywiście, próbuję to uprzestępniać, kustoszować spuściźnię Rybowicza, no i mieścić się w tym wszystkim też jako ja. Jak wybierasz poezję? Czy to jest coś takiego, że czytasz? Ja tutaj, prawda, wymyślam, no, chciałem od ciebie słyszeć, czy czytasz wiele wierszy, nagle jeden ci przypada, już gdzieś w głowie nuta jakaś się pojawia? Nie, najpierw się zastanawiam, co chcę powiedzieć. O! Czyli snuję pewną opowieść i w jej obrębie dobieram treści. A że czytam sporo, to wiem, gdzie szukać. A to jest chyba najcięższy gatunek, żeby znaleźć odpowiednią muzykę do poezji. Ponieważ poezja nie jest pisana pod piosenki, tylko ona nie ma takich, prawda, jakichś części. Po tylu latach rozumiem, że już jest to dosyć dla ciebie
kunszt, prawda, znany. Nie, to jest tak, że każdy wiersz ma swój kod, który trzeba rozgryźć, jakiś pewien klucz. I z Rybowiczem długo mi to szło, ponieważ byłem za młody, nie wiem, za mało doświadczony, za głupi po prostu, żeby z tymi treściami się zderzyć. Trochę to trwało. No i też jest to pewien kod języka, który musiałem przyswoić, oswoić. Ale kiedy, to trudno mówić o tym, ale kiedy to już do tego dochodzi, to nie sprawia mi to żadnych problemów. Potem rzeczywiście wymyślanie melodii, komponowanie muzyki, aranżowanie tego, to już jest najmniejszy problem. Jest łatwe. To już tak jakbym znał język, którym się posługuję. Dosyć to może mętnie brzmi, ale tak jest w rzeczy samej. Trzeba znaleźć kod do języka poety, nie wiem, trochę wejść w jego świat, w jego mentalność, temperament. I to chyba cały sekret. No i trzeba mieć trochę tam pewnie wprawy, doświadczenia i no i przede wszystkim trzeba chcieć mówić tym językiem. Jesteś skromną osobą, tego się nie da ukryć. Tak wiele ludzi śpiewa wasze piosenki, czy przy ognisku, czy przy jakichś spotkaniach. Tak jak ty jako student żeś śpiewał. Ja naprawdę o tym nie myślę. Nie zastanawiam się. No, jeżeli tak jest, to rzeczywiście to piękne. To mi rekompensuje wszystko, ale ja o tym nie myślę. No, żyję tu i teraz, staram się uczciwie mówić o tym, co myślę teraz. Nie 30 lat temu, 20, nie wiem, 5 czy 6. Chcę mówić za siebie tu i teraz i to zawsze podkreślam. Dlatego tyle nagrywam, tyle zmieniam. Nie chcę stać w miejscu, bo sztuka na tym polega, żeby się zmieniać. W waszej twórczości coraz więcej słychać bluesa. Czy blues wypiera balladę? Jak to wygląda? Nie, myślę, że to jest wszystko wyważone. Był taki moment, wspominaliśmy o tym składzie 6-7-osobowym, gdzie było trochę tych dźwięków więcej, tej bluesowej stylizacji, bo to nie był blues. Natomiast na tej nowej płycie jest więcej balladowego, spokojnego, takiego obrachunku z twórczością własną, sporo nawiązań też do korzeni moich własnych. Czyli to są takie zataczanie pewnych kół, tych powrotów do źródła, bogatsze cierpienie i uspokojone cierpieniem, że zacytuję tutaj wspomnianego Janka Rybowicza. Także taka droga, dosyć ciernista. Słyszałem, że jesteś mało techniczny i nawet nie masz komputera. To nie może być prawda w dzisiejszych czasach. Mam, ale bardzo rzadko korzystam, gdyż nie jestem fanem relacji wirtualnych. Nie jestem fanem. A co z tymi wszystkimi fanami, czyli ludźmi, którzy piszą zapytania, to rozumiem, nie, to że pani ja menadżer? Ja nie mam fanów, ja mam po prostu słuchaczy, z którymi się spotykam na żywo i jeżeli mają coś do mnie, czy chcą mi coś powiedzieć, to się dzieje po koncertach, wychodzę, jestem na wyciągnięcie ręki. Tak, jesteśmy przy koncertach, ile koncertów rocznie gracie? A dużo, około setki. To jest sporo, to co trzeci dzień co najmniej. No, tak wychodzi. Czyli w trasie prawie non-stop. Ja całe życie jestem w trasie, bo to jest moje powołanie. Tak, gdzie jest twój dom? Dom fizyczny, taki w serce. We Wrocławiu i trochę w Bieszczadach wspomnianych też. Wcisny mam. No właśnie. Kanciapę. Kiedy słyszę stare, dobre małżeństwo, od razu was lokuję sobie w Bieszczadach. Skąd się wzięły anioły bieszczadzkie? Robiłem przez 8 lat festiwal. Wymyśliłem go i organizowałem. O takiej nazwie, Bieszczadzkie Anioły, przyjeżdżało mnóstwo ludzi, po 10 tysięcy osób i było to święto i słowa, i wrażliwości, i piękna, jeszcze w ładnej okolicy. Ale impreza była tak gabarytowo duża, że zrezygnowałem, ponieważ obcowanie ze słowem i obcowanie z poezją mimo wszystko jednak powinno być kameralne i ja wychodziłem, nie widziałem ludzi, tylko tłum. Ale i nie czułem się zapotrzebowania coś takiego było, to trochę ich odciąłeś. A to nie chodzi o zapotrzebowanie, bo zapotrzebowanie na wszystko można wykreować, tylko chodzi o głębokie przeżycie i dopóki ono było, to trzymałem się tego kurczowo i
I tam ojcowałem, natomiast... A to straszna zmiana, z muzyka nagle zrobić się producentem, bo to byłeś producentem, prawda, w jakiś sposób, menadżerem tego. Nie, ja byłem gospodarzem po prostu. Gospodarzem. No. Tak bym to nazwał i było świetnie, bo absolutnie nie mówię, że było źle, tylko to było za duże już. Bieszczady jednak są dzikie i powinny takie zostać i tam mówię, jak się pójdzie w góry, to się wszystko zgadza, na dole niekoniecznie. No i poza tym współczesna kultura taka, popkultura niestety nieuchronnie zmierza ku festyniarstwu, a ja nie cierpię festyniarstwa i wolę kameralne, intymne wręcz sytuacje na linii scena, publiczność niż coś, czego nie ogarniam ani refleksją, ani siłą. Zdradzisz nam, jakich zespołów, jakiej muzyki słucha lider Starego Dobrego Małżeństwa? O, tu prawie niczego nie słucham. Nie masz swoich takich z dzieciństwa, z młodych lat? Nie, no z dzieciństwa mam, tylko mówię teraz. Teraz rzadko, nie wciąga mnie za bardzo nic. Jest dużo słowotoku pustego i nie odnajduję tam siebie, więc... Ona tańczy dla mnie. Jest mi trudno się z tym zmierzyć. Całe piękno jest w ciszy. Pewnie jestem w takim wieku, że jak tą ciszę szukam ciszy. Nagle złamie piękna nuta. Ja uwielbiam kameralne. Cały czas na to czekam. No, moim najlepszym wyjściem, jak jesteśmy na Manhattanie, to jest właśnie malutka kawiarnia, gdzie można usiąść, nie stać przy stoliku i posłuchać wspaniałego jazzu albo bluesa. Jest naprawdę 30-40. Oczywiście, oczywiście. Na nieszczęście dla tych ludzi, którzy grają, jest to bardzo mało dochodowe dla nich, ale większość z tych ludzi właśnie gra z pasji. Tak, tak, zgadzam się. Też na to czekam. Jesteś fanem piłki nożnej i grasz w piłkę nożną. No już teraz rzadziej, bo jestem już starszym panem, ale owszem, grałem i lubię i oczywiście, że jakby jak jest... Dopiero 30 lat pożycia małżeńskiego, jaki starszy pan. Jakiemu zespołowi kibicujesz? No jestem kibicem Śląska Wrocław, ponieważ mieszkam zaraz przy stadionie, no, przy Oporowskiej, więc wiadomo, że... I często jesteś na meczach? Często był Śląsk w trzeciej lidze, bo teraz jak jest prawie mistrzem Polski, to nie sztuka. Sztuką jest wtedy, kiedy jest cienko, a było bardzo. Wtedy chodziłem, teraz oglądam w telewizji. Słuchaj, dziękuję ci bardzo, że znalazłeś dla nas czas. Dziękuję. Myślę, że przerwa sześcioletnia to znacznie stanowczo za długa, także mam nadzieję, że częściej będziesz odwiedzał nas tutaj. I czekamy na następne projekty. Też czekam z tęsknieniem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny program już za tydzień.